Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko takich ilościowych jak statystyka, badania operacyjne, mikro, makroekonomia i wiele innych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na zadaniaprojekty.pl. Gdy tylko macie już konkretne zadania, jak najbardziej piszcie na adres zadaniaprojekty.pl, zadania-projekty@wp.pl, ewentualnie wejdźcie przez stronę internetową, tam jest na pewno formularz kontaktowy do mnie. A dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie ze statystyki opisowej, z takiej nietypowej, może średniej, jaką jest średnia chronologiczna. Powiedzmy, jeśli mamy podany stan zadłużenia pewnej firmy w kolejnych miesiącach 2000 roku, to musimy zauważyć, że jest to stan zadłużenia podany w tysiącach złotych, ale na konkretny dzień. Jeśli zadłużenie jest na konkretny dzień, na 1 stycznia czy na 1 maja 2000 roku, to musimy w tym momencie sobie uświadomić, że jest to szereg czasowy momentów. Czyli moment to jest konkretna chwila, jakiś punkt w czasie. A więc w tym momencie, jeżeli mamy polecenie, wybierając odpowiednią średnią, obliczyć, jakie zadłużenie miała ta firma przeciętnie w pierwszym dniu miesiąca od stycznia do czerwca, to w tym momencie musimy zauważyć, że są to momenty, chwile. A więc to jest tak zwana średnia chronologiczna do policzenia, gdzie zwróćcie uwagę, jak wygląda wzór. Powiedzmy tak, można by było powiedzieć w ten sposób. Dodajemy ze sobą wszystkie wartości, ale w ten sposób, że każdą dodajemy, ale pierwszą, jak i ostatnią wartość, czyli 18 i 14 bierzemy z nich tylko po połówce i dzielimy tak, jakby było tych obserwacji o jeden mniej, bo z każdej obserwacji tej krańcowej i pierwszej i ostatniej bierzemy tylko połowę. A więc to tak, jakbyśmy mieli je o jedną liczbę mniej. A więc faktycznie w przypadku tych liczb, które tutaj mamy u góry zapisane, jest to średnia chronologiczna, gdzie z 18 jako pierwszej liczby bierzemy połowę i z ostatniej liczby 14 bierzemy połowę, a pozostałe przypisujemy przez dodawanie. I jeżeli my analizowaliśmy okres od stycznia do czerwca, czyli jest 6 okresów czasu, 6 miesięcy, to w tym momencie tych typowo dni od pierwszego danego miesiąca to mamy 6, a w związku z tym, że jest to średnia chronologiczna, to takich elementów mamy o 1 mniej w obliczeniu, czyli jest dlatego 6 minus 1. Jeżeli wynik wyszedł 16,8 jako wynik obliczenia, to w tym momencie możemy zinterpretować, że średnie zadłużenie na pierwszego dnia miesiąca w tym okresie od stycznia do czerwca firma miała zadłużenie na poziomie 16,8 tysiąca złotych. Ja na tym kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło średniej chronologicznej w ramach przedmiotu statystyka opisowa. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, piszcie od razu na adres mailowy, jak strona internetowa, czyli zadania-projekty@wp.pl. Ewentualnie wejdźcie na stronę internetową, tam są szczegóły współpracy ze mną, zakresu przedmiotu, z których mogę Wam udzielić pomocy. A sami oglądajcie jak najwięcej filmów na moim kanale z innych przedmiotów, czy nawet z innych, powiedzmy, zagadnień ze statystyki opisowej. Jeżeli Wam filmy się podobają, to je lajkujcie. Ja Was serdecznie proszę o subskrypcję, bo tylko wtedy będę wiedziała, że tworzenie kolejnych filmów ma dla Was jakieś znaczenie, że są potrzebne. I rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko wtedy macie szansę na zaliczenie czy kolokwium, czy egzaminu. Wiem, że o tym ciągle powtarzam, ale jest to ciągle aktualne. I jest to konieczne, żeby zaliczyć, to rozwiązywać trzeba jak najwięcej zadań. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zachęcam do dalszej nauki.